Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym i zdrowym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, uważności, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Kaja jest dzisiaj po raz trzeci gościem mojego podcastu i w tym odcinku porozmawiamy o kryształach. Kaja Buczkowska, znana też jako Kaja Wegewróżka, jest ekspertem od duchowości, astrologii i pracy z energią. W poprzednich programach poruszyłyśmy najpierw temat duchowości i magii na co dzień, natomiast w drugim odcinku rozmawiałam z Kają o czakrach i aurach, czyli o ciele energetycznym człowieka. Oczywiście w notatkach odsyłam Was do poprzednich odcinków z Kają. Ale dzisiaj, tak jak mówiłam, skupimy się na kryształach. Jest to temat, który obecnie bije rekordy popularności na całym świecie i wydaje mi się, że nikt, tak jak Kaja, nie wyjaśni nam, na czym polega ten fenomen lub też mówiąc kolokwialnie hype. Dowiemy się, jak działają kryształy i czym różnią się od zwykłych kamieni. Kaja opowie nam o najbardziej znanych kryształach, ich symbolice, kolorach i połączeniu z czakrami. Porozmawiamy o tym, jak wybrać kamień dla siebie, jak z nim pracować oraz jak go zaprogramować i czyścić. Jest to naprawdę magiczna rozmowa. Zapraszam. Cześć Kaja. No cześć. W ogóle chciałam Ci powiedzieć, że jesteś trzeci raz gościem mojego podcastu, więc mam wrażenie, że mam trochę taki... Wigonię Joannę Podgórską. A, ej, dobrze, dobrze, bo Asia, tak, rzeczywiście z Asią miałam kilka odcinków, natomiast ostatnio była u mnie Małgosia też po raz trzeci, też jesteś po raz trzeci, więc oprócz tej serii, o której widzisz, sama zapomniałam o własnej serii. No, tak to jest, tak się za dużo nagrywa podcastów. W każdym razie bardzo się cieszę, że w ogóle jesteśmy w Twoim mieszkaniu i możemy w Twojej przestrzeni porozmawiać na ten temat, który jest tak bliski Tobie. Porozmawiamy oczywiście o kryształach i nie zaprzeczy chyba nikt, kto siedzi trochę w tym świecie, że szał na kryształy trwa i szczególnie wydaje mi się, Zachód to podłapał już jakiś czas temu, a u nas powoli zaczyna się mówić o tym więcej, zbieramy kamienie, mamy je w formie biżuterii, kupujemy je też jako dodatek do naszych domów, ale ja bym chciała zacząć od podstaw, no bo ta sława kryształów nie wzięła się znikąd, więc zacznijmy może od tego, co to są kryształy i czym nie są, czy są zwykłe kamienie, czy to są kamienie szlachetne, czym są kryształy? Zacznę od tego, że ty jesteś takim trochę moim kryształem i w ogóle ludzie, których spotykamy, to też są takie nasze kryształowe energie, które dostrajają nas do różnych częstotliwości. Obfitują w różne impulsy, inspiracje i dzięki nim właśnie czerpiemy motywację do zmian, do transformacji. I kryształy też są takim narzędziem wzrostu dla nas i zmiany obiektu naszej świadomości, ponieważ jesteśmy tym, czym jest nasza świadomość, więc bardzo istotne jest to, na czym ją skupiamy. Kryształy to są owoce ziemi, które od wieków spoczywają w jej skorupie, tworzą się, przechodzą transformacje, budują się z różnych minerałów pod wpływem presji, ciepła i innych różnych bodźców, kształtują swoją piękną, krystaliczną strukturę. Więc są bardzo starymi okazami, które są taką ziemską technologią. Mówi się, że kryształy to są takie chipy, które w kontakcie z nami dostrajają nasze ciało energetyczne do tej właśnie tej czystej, krystalicznej wibracji, która tworzy przestrzeń dla nas na to, żeby otworzyć się na pełen dobrostan, na powodzenie, na miłość, na dostatek. I nawet jak patrzysz na kryształ, to widzisz w nim przestrzeń, widzisz w nim, no patrzymy teraz na kryształ górski, który ma w sobie przestrzeń. To jest mój kochany kryształ. Ja też go kocham. Bo to jest w ogóle kryształ lwa, ale może potem o tym jeszcze porozmawiamy, ale kontynuuj. Bardzo go lubię, jest piękny. I słuchaj, krystaliczna, ta jego krystaliczna budowa tworzy taki pokój na tą krystalicznie czystą energię. I ten kryształ jest takim odzwierciedleniem tego, co ty możesz stworzyć w swoim życiu. Że ty też możesz sobie wizualizować przestrzeń, krystalicznie czystą przestrzeń wokół siebie i w twoim życiu, żeby dostroić swoją świadomość i stać się magnesem na te krystaliczne zdarzenia w twoim życiu. Na to, żeby przyciągać to, czego chcesz, żeby nie bać się marzyć. Kryształy przypominają nam o tym, żeby właśnie dawać sobie tę przestrzeń na wzrost, na transformację, na wybaczenie sobie, na stwierdzenie, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. To ja zapytam głosem sceptyka, skąd my to wiemy?
Czy są jakieś w ogóle naukowe dowody na to, że kryształy działają i w ogóle to jak działają? Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że praca z duchem i praca ze źródłem jest czymś nieskończonym. Nie ma początku ani końca. Więc są to na tyle wysokie wibracje, że nasza technologia, nasza nauka nie jest jeszcze w stanie zbadać, jaki dokładnie mają one wpływ na człowieka. Natomiast możemy zaobserwować ich istnienie w przemyśle cyfrowym, ponieważ wszelkie monitory LCD to są tak naprawdę ciekłokrystaliczne ekrany, które bazują na minerale krzemionkowym, czyli na kwarcu. Więc ta rzeczywistość wirtualna, którą pozwala nam stworzyć kryształ, jest taką świetną analogią tego, że kryształy mogą stworzyć naszą przestrzeń w świecie 3D, w tej rzeczywistości naszej, że one też są takim ekranem, takim pryzmatem, przez który my, patrząc na świat, widzimy nowe możliwości, widzimy świat inaczej, lepiej. Tak jak i to też jest bardzo istotne, żeby kryształy zaprogramować. Zaraz o tym powiem, ale jeszcze mówiąc o nauce i związku, jej związku z kryształami, no musimy pamiętać, że kryształy są w Ziemi od zarania dziejów. Nauka jest stosunkowo młoda, więc nie ma jeszcze narzędzi, które mogłyby stwierdzić, jak wibracje kryształów wpływają na człowieka. Ale, tak jak już powiedziałam, że praca z duchem jest nie ma początku ani końca i wszyscy, którzy mieli jakikolwiek związek z kryształami, odczuwają ich, ich obecność, ich wpływ i to są różne odczucia. Jedni widzą to w jeden sposób, drudzy w jeszcze inny. Jedni po prostu lubią mieć estetyczny, ładny przedmiot w swoim domu. Natomiast kryształy są na tyle optymistyczne i pozytywne, że raczej złych kolokacji nie mają. Ale powiedz mi, skoro nie mamy stricte badań, ale mamy bardzo dużo źródeł wiedzy o kryształach, to znaczy, że cała ta wiedza została zebrana na podstawie obserwacji? Kryształy to są dary ziemi i tak jak zioła, drzewa, oleki eteryczne i wszelkie inne formy pracy z tą energią ziemi, to one właśnie sprawiają, że otaczając się nimi, my odczuwamy takie uziemienie. Czujemy się przytwierdzeni do tej ziemi, czujemy z nią kontakt. I tak jak na przykład często mamy sesje z kryształami, gdzie jesteśmy masowani ich energią, czyli jesteśmy w spoczynku i one są z odpowiednią intencją kładzione na naszym ciele, wokół nas, by stworzyły przestrzeń na uzdrowienie. I wtedy, podczas takiej sesji, jestem tego żywym przykładem, odczuwasz coś takiego, że zatapiasz się w energii ziemi, tak jakbyś ponownie schodziła do jej łona, do łona Matki Ziemi i przychodziła tam pewną transformację twojej energii, czyli odradzała się na nowo. I pierwszy raz takie uczucie wsparcia energii Matki Ziemi poczułam w te wakacje, kiedy byłam uczestnikiem ceremonii szałasu potów, czyli najstarszej ceremonii majańskiej, która polega na tym, że wchodzisz do szałasu, który zakryty jest dużą warstwą kocy, a w środku są rozżarzone kamienie, czujesz się jak w saunie, tylko w takiej hardkorowej, jest bardzo, bardzo gorąco i w pewnym momencie czujesz, że nie możesz oddychać. I jedynym ratunkiem jest wtedy przyłożenie twarzy do chłodnej, wspierającej ziemi. I wtedy poczułam taką ulgę i poczułam tą energię transformacji. I teraz zawsze sobie właśnie wizualizuję to, jak kryształy, które wydobyte z łona Matki Ziemi, są takimi naszymi ziemskimi bateriami, które wspomagają nasz rozwój, naszą transformację. No i jak dla mnie są najsilniejszym, oprócz pracy z ciałem i jogi jako takiej, najsilniejszym elementem mojej ziemskiej gry, takiej transformacyjnej. Ale wiesz, dlaczego zapytałam o te obserwacje? Bo to nie jest tak, że działanie kryształów można zdefiniować jednym zdaniem ogólnie do wszystkich. Mm-hmm. Tylko mamy różne kryształy, które działają w różny sposób. Mm-hmm. I też mamy bardzo dużo źródeł, które o tym mówią. Czyli jakby człowiek na przestrzeni lat, powiedziałeś, że to jest jakby obiekt zainteresowań człowieka od dawien dawna, musiał tak samo jak w przypadku ziół obserwować, co z czym współgra i na co pomaga, i tak samo musiał być z kryształami, że te różne kryształy były przez nas testowane i dzięki temu teraz wiemy, w jaki sposób działają poszczególne kryształy, bo o ile dobrze rozumiem, każdy z nich ma minimalnie inne zastosowanie. Czy tak jest? Tak, oczywiście. To znaczy
Tak jak kolory wpływają na nas w określony sposób, czy dźwięki wpływają na nas i na naszą wibrację, tak też kryształy i ich barwy nie są przypadkowe. I większość takich starożytnych recept na to, na co działa dany kryształ, było przepowiedzianych przez media, przez mediumistyczne postaci, tak? Które miały kontakt ze źródłem. Skupu na te fojnie. Tak. Wiadomości podawały, który kryształ na co i życie było piękne. Nie no, każdy szaman miał na tyle czysty swój kanał przepływu informacji między sobą, ziemią a źródłem, że miał różne wizje, miał różne objawienia względem tego, na co może pomóc. Na przykład tak jak święci mieli channelingi z Bogiem i widzieli, na co działa dana mieszanka ziół, tak też było z kryształami. Jeżeli chodzi o kompatybilność z określonymi czakrami, każda czakra ma swój określony kolor, więc na tej podstawie można też łączyć z czakrami kamienie. I tutaj na przykład patrzysz na czerwony jasper. I to jest taka mocna, ognista czerwień, która kojarzy ci się z przetrwaniem, z apetytem, z taką twardą, surową materią, z naszą krwią. I ten kamień, sam kontakt z nim i obserwacja jego koloru już wpływa na nas w taki sposób, że my mamy potrzebę zapewnienia swoich fundamentalnych potrzeb. Komu byś doradzała taki kamień? Komu jest on potrzebny? To znaczy, słuchaj, ja staram się nie robić takich zaleceń, bo każdy przypadek jest inny i może być nadmiar i niedobór jednocześnie w tej czakrze. Więc generalnie kryształy wybiera się po tym, jakie czujesz. Patrzysz na spektrum kamieni, które są dostępne akurat tu i teraz i pierwszy instynktowny zobaczony przez ciebie kamień to już jest wybór twojej energii. Czyli wychwyć ten moment, kiedy jeszcze twój umysł nie zdążył tego analizować pod kątem co pasuje do salonu. Tak, co pasuje do salonu. Tak, że nie sugerujesz się tym, co podpowiada ci umysł, ale ten pierwszy impuls, który do ciebie przychodzi, zostaje wzięty pod uwagę. To jest najlepsza forma pracy z energią, żeby wyczuć ten impuls. Ale wyszłam ci w słowo, mówiłyśmy o czakrach, mówiłyśmy od czakry podstawy i wtedy mamy ten czerwony kamień, który przypomnij mi, jak się nazywa? Czerwony jasper. Na przykład na czakry podstawy też doskonałe są hematyt, taki tu jest hematyt, on jest taki srebrzysty i obsydian. Mam tutaj w moim, jest taki szary. Aha, tak, to są właśnie hematyty i ta też taka ich ciężkość, to jest ciężki kamień, zobacz. I ta ich taka ciężka energia przytwierdza cię do ziemi, zapuszczasz dzięki temu korzenie. I fajnie, że jesteśmy przy czakrze podstawy, bo ona jest odpowiedzialna właśnie za tą stabilność, za te korzenie, za to, że doceniamy ziemię, grunt, że możemy się od niej odbić i że możemy wykorzystać tą energię grawitacji, żeby po prostu stanowić na tej ziemi. Żeby przetrwać. I ten hematyt i ta jego ciężka energia, w sensie ciężka waga, która cię przytwierdza do tej ziemi mocniej, daje ci taki, przypomina ci o tej symbolice ziemi. Obsydian czarny, z którego kiedyś robiono miecze, też jest doskonałym kryształem i energią, żeby odcinać różne niekorzystne powiązania energetyczne. Więc czarne kamienie jak najbardziej czakra podstawy, czerwone także, srebrne też. No tak teraz mówię intuicyjnie, prawda? Nie każdy, nie jest to tak, że każdy kamień o tej barwie będzie odpowiadał pierwszej czakrze, natomiast jest to doskonale kompatybilne. Jeżeli chodzi o czakrę drugą, no to już przeważa kolor pomarańczowy kalcyt, w drugiej czakrze też super działa karneol, w trzeciej natomiast odpowiadającej za moc super wpływa na nią cytryn. To jest taki kamień radości, słoneczny kamień radości, który bardzo polecam mieć w portfelu. On jest takim magnesem na dobrobyt, na powodzenie finansowe, na taką promienność i ten jego żółty kolor, no jak patrzysz na niego, to widzisz słońce. I na przykład ja tak go odczuwam. Do trzeciej czakry też super pasuje piryt, który też jest takim zmaterializowaną formą dobrostanu i dobrobytu. Jeżeli chodzi o czwartą czakrę, o czakrę miłości, ja bardzo lubię różowy kwarc i malachit. I tutaj ciekawa informacja jest taka, że różowy kwarc, na przykład ja w nim widzę coś takiego. On jest bardzo popularny, bo on jest taki prześliczny. Tak, ale wiesz co, ja na przykład patrzę na niego
I widzę w nim taką idealnie czystą skórę, taką piękną, taką cienką, delikatną, piękną, subtelną skórę. I bardzo sobie lubię wcierać nim różne olejki, mimo że to nie jest jakieś specjalnie oszlifowane, bo ja lubię kamienie w wersji raw i właśnie mimo wszystko lubię wcierać nim różne olejki w twarz. No i ta jego kojąca, różowa energia miłości bezwarunkowej jest niezwykle kojąca. Malachit, bo czakra serca ma dwa kolory, zielony i różowy, i tutaj ten róż to jest różowy kwarc, natomiast zieleń to jest malachit i w malachicie widać różne takie pręgi, takie w malachicie widać takie, widać w nim życie i tą transformację. I to jest fajny kamień dla mężczyzn, którzy chcą w jakiś sposób wzbogacić swoje miłość, swoje życie o miłość. I ta zieleń i te pręgi, to wszystko jest takie bardziej skorelowane z energią męską dla mnie, z energią ruchu. Więc jeżeli się zastanawiasz, który dla kogo, to różowy kwarc dla kobiety, malachit dla mężczyzny, tak stereotypowe bym powiedziała, ale nie zamykajmy się, jest pełna dowolność i otwartość, więc jeżeli nie czujesz tego, to nie sugeruj się moim zdaniem. Jeżeli chodzi o czakrę piątą, czyli czakrę gardła, no niesamowicie wpływa turkus. To jest autoekspresja, wolność takiego, wolność słowa, mówienia tego, co naprawdę czujesz. Jeżeli chodzi o czakrę szóstą, no to jest na pewno ametyst i lapis lazuli. Ja kocham ametyst i wiesz co, i to od ametystu zaczęła się moja przygoda z kryształami. I tyle ametystów, ile miałam, tyle rozdałam. On jest granatowy. Jest fioletowy. Po prostu ten ametyst to jest kamień, który jak ja zobaczyłam, to od razu zakochałam się w kryształach dzięki niemu. Ten jego bogaty... W ogóle kolor fioletowy był takim moim przewodnikiem na ścieżce rozwoju duchowego, no rozwoju swojej osoby. I ten fiolet bardzo, bardzo długo mnie prowadził. Teraz już trochę zwolniłam miejsce na inne też kolory, ale fiolet był bardzo, bardzo dominował w moim życiu przez pewien okres. Ale bardzo on dobrze odpowiada za intuicję. Tak, on odpowiada za intuicję, za widzenie pozazmysłowe, za kontakt z tym, co niewidzialne. I czaroid, zobacz, to jest bardzo też fajny kamień do pracy z tą czakrą. Ale piękny jest ten kolor. On jest taki bogaty. Naprawdę żałuję, że nie widzicie tego teraz, ale ten kolor jest tak wyrazisty, że ciężko jest uwierzyć, że natura to stworzyła. Zresztą chociaż podobne jest, są kubki, w których teraz pijemy, chociaż one są jeszcze bardziej takie przydymione. To bo są to jest kubki tak z Portugalii, handmade, są po prostu piękne. A jeżeli chodzi o czakrę korony, no to wiadomo, że kwarc krystaliczna biel kwarcu jest idealnie skorelowana z czakrą korony. No i kwarc lemuriański, to też jest bardzo ciekawy kamień. Chciałabym mieć go w swojej kolekcji, więc powoli manifestuję jego obecność w moim domu, ale on ma fajną taką przypowieść, bo kwarc lemuriański ma takie imprinty, takie strugi w swojej budowie i mówi się, że jakaś starożytna cywilizacja lemurów miała bardzo duży kontakt z intuicją, miała bardzo dużą wiedzę na temat energii czakry serca i aby uchronić, żeby zachować tę wiedzę, która mogłaby zniknąć z powierzchni Ziemi, ponieważ nadchodziła wielka powódź, oni postanowili tę wiedzę zaprogramować w kryształy. Postanowili wgrać tę wiedzę w kryształy, tak by te kryształy były potem takimi wisdom keeperami, nośnikami informacji o historii, o dziejach Ziemi, o mądrości Ziemi. Że nawet wtedy, kiedy ich materialne ciała znikną z powierzchni Ziemi, to żeby ta wiedza zawsze w niej pozostała. I to jest taka przypowieść. I ten kamień podobno, jeszcze z nim nie pracowałam, podobno bardzo ułatwia kontakt z energią przodków. Więc fajnie jest się podłączyć pod to pole morfogenetyczne, żeby odkryć różne rzeczy w nim zawieszone. No bo to jest potęga informacji, wiadomości, więc fajnie jest coś takiego na pewno przeżyć. Ale powiedz mi, czy w takim razie mój ulubiony kryształ górski, on jest właśnie w tej ostatniej grupie? Tak. Znaczy, wiesz co, kwarce wpływają na wszystkie czakry. Więc no, on tak został uznany za ten odpowiednik czakry siódmej, ale on jest doskonały na każdą czakrę i wprowadza taką czystość. Tak jak ty jesteś minimalistką, lubisz czyste przestrzenie, lubisz jasne kolory. I myślę, że dlatego właśnie ten kamień tak bardzo ci podpasował, bo on jest taki neutralny. Jest praktyczny, tak jak ty.
jest taki uniwersalny i ta jego biel, ta jego czystość jest taka po prostu uniwersalna. I ta jego przestrzeń, ta jego krystaliczna przestrzeń jest odzwierciedleniem tego, co my chcemy mieć w swoim życiu. Ja wybrałam ten kryształ, w zasadzie on wybrał mnie, ponieważ dopasowałam go, w ogóle kiedyś podarował mi go mój dziadek, natomiast wszystkie kryształy, które ja mam prawie, znaczy dwa, które noszę, to są właśnie kryształy górskie, dlatego że dowiedziałam się, że jest to kryształ, który ponoć pasuje do mojego znaku zodiaku, czyli do lwa, i to jest często, tak mi się wydaje, taki kod, który ludzie stosują, że dobierają właśnie sobie kryształy, naszyjniki, bransoletki, ozdoby pod kątem tego, który kryształ pasuje do znaku zodiaku. Ty się z tym zgadzasz? Słuchaj, nie mówię nie. Uważam, że to jest zawsze jakaś forma wejścia w świat kryształów. Jeżeli zaintryguje cię kryształ związany ze swoim znakiem zodiaku, to jest jak najbardziej okej. Ale nigdy nie szłam tym tropem i zawsze pracowałam na zasadzie reakcji w tu i teraz. Czyli patrząc na to, co jest dostępne, wybierałam to, do czego najbardziej mnie ciągnie. I nie. Praca z kryształami jest bardzo intuicyjna. I tutaj mowa o jakiejś regule, o jakichś zasadach, no jest dla mnie trochę niespójna z tą ideą tego, że kryształy właśnie są tym narzędziem, z którym kontaktuje się nasze źródło, nasza dusza. Dusza nie potrzebuje wskazówki w postaci, wiesz, umysłowej podpowiedzi. To powiedz nam w takim razie, jak zacząć, bo to jest temat, który interesuje coraz więcej osób. Ja sama jestem tą osobą, która woli wejść na stronę internetową, zobaczyć opis danego kryształu i stwierdzić, o, ten brzmi, jakby pasował do mnie. Więc jakby może rozłożę to pytanie na dwa. Pierwsze będzie takie, czy skoro wybieramy intuicyjnie, tak jak wspomniałaś wcześniej, to czy można wybrać intuicyjnie przez internet? No bo jednak tej energii nie czujemy wtedy, tak? No ale czujesz, jaką energię wysyłasz. No tak jak coś robisz. To, jak robisz pewną rzecz, wpłynie na efekt końcowy, czyli to, jak bardzo ty się oddasz tej kreacji, ile będzie w tym miłości, a ile będzie strachu, to wszystko będzie widać w efekcie końcowym. I tak samo jest z wyborem kryształu. Jeżeli będziesz go zamawiała, będą ci towarzyszyły jakieś obawy, będziesz ładowała ten przepływ tego kryształu do ciebie negatywnymi emocjami, no to może przyjść coś, czego nie do końca się spodziewałaś. I wtedy to też będzie dla ciebie lekcja. Natomiast jeżeli zaufasz temu, że to, czym jesteś, przyjdzie do ciebie w takim samym energetycznym opakowaniu, że tak powiem, no to musisz temu zaufać, że to uczucie, które ci towarzyszy przy zamawianiu tego kryształu, będzie równoważne z tym, jaki kryształ otrzymasz. Nawet jeżeli to jest przez internet i nie widzimy go fizycznie. Tak, i na tym polega właśnie to zaufanie do tych procesów energetycznych, bo u nas cały czas włącza się ten mechanizm ego zabezpieczający nas, który tak bardzo dba o to, żeby karmić nasz strach, bo to jest karmienie strachu, to jest brak zaufania do tego, co się dzieje w naszym życiu, brak ugruntowania. I dla takich osób właśnie polecam kryształy, które są związane z tymi dolnymi czakrami, tak? Czyli takie uziemiające kryształy w kolorach ziemi, które są... dają odwagi. Dodają odwagi, dodają takiego poczucia ugruntowania. I też powiem tutaj o kształtach kryształów, bo na przykład każdy kryształ ma swoją budowę atomową i określony kształt, wycięcie kryształów w określony kształt też ma znaczenie. I na przykład takie stożkowate kryształy są świetne do manifestacji, a kryształy w formie sześcianu są doskonałe do uziemienia. I patrząc też na kryształy, widzimy w nich określoną energię. Bardzo ważne jest to, żeby zaprogramować kryształ, żeby nadać mu intencję. Jako że kryształ to jest owoc ziemi, to jest energia uziemiająca, która dodaje nam takiej odwagi, żeby zapuścić korzenie w tym miejscu, w którym chcemy być. I patrząc na ten kryształ, musimy wiedzieć, czego od niego oczekujemy, bo dopiero wtedy on zaczyna z nami jakkolwiek współpracować. Jeżeli na przykład ja patrzę na ten różowy kwarc i mówię, że brakuje mi w życiu miłości, więc chciałabym ją przyciągnąć, zmanifestować, chciałabym mieć więcej tej miłości w swoim życiu. I jeżeli zaprogramujesz już ten kryształ, weźmiesz 3 głębokie oddechy, powiesz intencję, jaka wiąże się z jego posiadaniem, z pracą z nim, to jak najczęściej miej go przy sobie, ponieważ kryształy to jest nasza przytulanka. To jest nasz chip energetyczny, który działa wtedy, kiedy my nawiązujemy z nim pewną więź. Więc jak najczęściej przybywaj w jego towarzystwie, jak najczęściej podziwiaj jego piękno, jak najczęściej nawet patrz przez jego pryzmat na świat.
żeby ten jego piękny róż odbijał się w Twoim zwierciadle rzeczywistości i patrz przez pryzmat tego kryształu. Jeżeli zależy mi na miłości bezwarunkowej, to co mam zrobić w tym momencie, żeby kroczyć ścieżką miłości bezwarunkowej? I ten kryształ jest takim idealnym, zmaterializowaną formą, skrystalizowaną formą tego, co Ty chcesz osiągnąć. I to jest taka idealna przypominajka, żeby tę ścieżką kroczyć. I nie od dziś wiemy, że jesteśmy tym, co sami robimy, więc mając przy sobie ten kryształ, napełniasz się jego energią, tworzysz rzeczy, podejmujesz działania, które są związane z tą energią, które wibrują tą energią i wtedy automatycznie otwierasz sobie portal na otrzymywanie dokładnie tego, ponieważ zaprzyjaźniasz się z tą energią na różne sposoby. A czy energia kryształu się wyczerpuje? Bo słyszałam kiedyś o ładowaniu kryształów, na przykład kiedy mamy pełnię. Jak najbardziej. Ładowanie kryształów jest super sprawą. Bardziej to się robi pod kątem oczyszczenia. Oczyszczenia nas czy oczyszczenia kryształów? Oczyszczenia kryształów, ale wiesz co, kryształy mają energię niewyczerpalną. Dlatego też ich energii nie da się zmierzyć. Ponieważ to, ile energii wyciągniesz z kryształu, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Więc jeżeli wybierasz sobie jeden kryształ, bo na początku polecam pracę z jednym kryształem, żeby bardzo się dobrze z nim zaprzyjaźnić. Ja już od dawna pracuję z kryształami, jak widzisz, nie mam ich jakoś bardzo wiele, bo bardzo szanuję to, co mam i chcę nawiązać jak najgłębszą relację z tym, co mam, żeby móc otworzyć się na nowe skarby Ziemi i uważam, że to jest absolutnie wystarczająca ilość, jaką mam na ten moment. I właśnie to, ile ty zechcesz wyciągnąć z tego kryształu, ile czasu poświęcisz pracy z nim, tyle on tobie ofiaruje. Ale czy polecałabyś jednak robienie tego procesu oczyszczania? To jest ważne? Słuchaj, to jest jak najbardziej istotne, szczególnie przy tych kryształach, które pobierają energię, które na przykład obsydian czy szungit, no one chłoną energię, negatywną energię, więc warto je oczyszczać. Wszelkie kryształy warto oczyszczać, ale niekoniecznie wystawianie ich na światło księżyca w pełni jest jedynym sposobem, żeby je oczyścić. Nie musisz czekać cały miesiąc księżycowy na to, żeby oczyścić kryształy. Jest dużo innych sposobów. Możesz je okadzić palo santo czy szałwią, chociaż palo santo ostatnio jest wiele artykułów, jest nieekologiczny, więc w ogóle zaprzestałam używać tego materiału. Natomiast też wspaniałym sposobem na oczyszczanie kryształów jest kąpanie ich w energii serca lub w energii Ziemi. Bo jak wiemy, nasze serca wibrują tą samą wibracją, co energia Ziemi, więc możesz zakopać kryształ w Ziemi, żeby Ziemia wchłonęła jego energię negatywną, lub możesz wizualizować sobie, jak twoje serce... Pomyśleć sobie o czymś bardzo przyjemnym. Przypomnieć sobie rzecz, która bardzo cię uszczęśliwia i budzi w tobie ten stan wzorcowy szczęścia, dobrostanu, otwarcia się na miłość itd. I wtedy przykładasz kryształ do serca. Wyobrażasz sobie, jak ta zielona bądź różowa energia serca krąży w tej przestrzeni i obmywa twój kryształ, oczyszczając go z tych niechcianych energii. I to jest też świetny sposób. I praca ze świadomością ma nieskończenie wiele różnych sposobów, także nie ograniczajmy się tylko do tych związanych z materią. Oczywiście łatwiej nam jest, prawda, wykąpać coś w wodzie z solą, czy wystawić to na światło księżyca. Aniżeli zrobić kąpiel w energii serca. Tak, bo wiesz co, bo nie chce nam się podejmować pracy. Staliśmy się... zupełnie zapomnieliśmy, co to znaczy solidność, bo odeszliśmy od tej natury. I kryształy też są super takim atrybutem, który nie wychodzi z mody. I zauważ, że jak kupisz sobie sukienkę ładną, no to też jest miłe doświadczenie, prawda? Podnosi to jakoś tam twoją wartość, czujesz się piękna i tak dalej. Ale gdy zdejmiesz sukienkę, to czar pryska. Gdy moda mija, czar pryska. Sukienka odchodzi w kąt. Natomiast kryształ jest taką modą ponadczasową i bardzo się cieszę z tej mody, która nastała, bo to jest właśnie ten czas, kiedy naszym zadaniem jest połączyć się z ziemią na nowo, żeby poczuć jej solidność, stabilność, żeby zwolnić i docenić to, co mamy, docenić to, jaki grunt mamy pod swoimi stopami i na ile różnych sposobów możemy zapuścić w nim korzenie. Więc ta moda na kryształy jest niesamowicie potrzebna także ku uzdrowieniu Ziemi. A uzdrowienie Ziemi dzieje się wtedy, kiedy uzdrawiamy siebie samego. Więc nie czuj nagle wielkiej misji, że ty musisz zbawić świat, tylko zacznij od siebie samego, zacznij pracować ze sobą, ze swoją energią, zacznij uzdrawiać siebie, i odkrywaj magię kryształów, odkrywaj magię
tego, co Ciebie uzdrawia, co daje Tobie wyzwolenie i dziel się tym ze światem, ponieważ Ziemia potrzebuje właśnie tych lightworkerów, potrzebuje tych ludzi, którzy odważą się stanąć twarzą w twarz ze swoim cieniem i podejmą próbę zamienienia go w światło. Więc zacznij to robić, ponieważ Ziemia tego potrzebuje. I Ziemia jest idealnym odzwierciedleniem naszego stanu ludzkości. I te kryształy pojawiły się właśnie w tym czasie, żeby nam o tym przypomnieć, żeby nam w tym pomóc. Także kryształ jest takim giftem, który będzie Ci służył przez całe życie, ponieważ jego energia jest niewyczerpalna, niezmierzona, dlatego też trudno ją uchwycić pod kątem nauki. Użyłaś słowa giftem i to mi się skojarzyło z taką myślą, którą miałam. Czy można kryształy komuś podarować? Oczywiście. To jest piękny prezent. Dostać od kogoś kryształy. Jeszcze z intencją? Coś cudownego. Czyli wtedy, kiedy na przykład chcemy kupić komuś kryształ i wchodzimy do sklepu, to myślimy o tej osobie i chcemy, żeby przyciągnęła nas energia kryształu, który jest dla tej osoby, czy wybieramy dla siebie i wtedy ofiarowujemy? No, słuchaj, ja bym zrobiła tak, że jeżeli chciałabym kupić dla kogoś, to myślałabym o tym kimś z taką intencją najwyższego dobra dla niego. I właśnie możesz wtedy poprosić źródło, Boga, czy jakkolwiek to nazywasz, tę energię, o to, żeby zaprowadziła cię do najlepszego kryształu dla tej właśnie osoby. I to się stanie. Doświadczyłam tego wielokrotnie. A jeszcze powiedz mi, wspomniałaś o szałwii. Na czym polega oczyszczanie szałwią? Szałwia to jest też święta roślina, która po rozpaleniu wytwarza dym, który ma właściwości oczyszczające. I w ogóle to jest wspaniałe narzędzie dla tych, którzy chcą oczyścić wnętrze swojego domu, którzy się przeprowadzają do nowego miejsca, bądź oczyścić chcą dom po kłótni czy jakichś takich nieprzyjemnych wydarzeniach. Tak jak oczyszczasz dom szałwią i wykazujesz pewną intencję pozbycia się określonych energii z domu, tak też programując kryształ pragniesz, żeby on oświetlał ci i torował drogę ku swoim marzeniom, ku temu, co chcesz zrealizować, ku radości, ku szczęściu. Więc aby taki kryształ zaprogramować, należy oczyścić go w przestrzeni serca, a robi się to w taki sposób, że bierzesz 3 głębokie oddechy. Rozluźniasz się, przypominasz sobie, że jesteś tu po to, żeby się zakorzenić, żeby tworzyć, żeby uświęcać materię. I kiedy wejdziesz w ten stan połączenia z Ziemią i z kosmosem, powrócenia, ten czas powrotu do tej swojej najprawdziwszej istoty, że czujesz się potrzebna, że żyjesz po to, żeby coś działać, coś zmieniać, żeby coś tworzyć, dzielić się z tym ze światem i podziwiać to, co tworzą inni. I w takiej energii wyobraź sobie, że twoje serce produkuje tą różową, zieloną, bądź jakąkolwiek inną energię sobie wyobrazić, że produkuje tę energię w przestrzeni serca. I przyłóż wtedy kryształ do serca i skąp go w tej energii i nawiąż z nim taką bardzo intymną relację, zdradzając mu wszystkie swoje marzenia. Powiedz mu o tym, gdzie chciałabyś być, kim chciałabyś być, co chciałabyś robić w życiu. I wyznacz mu dokładnie to, jakie szlaki energetyczne w tym momencie Ciebie interesują. I zaprogramuj go tak, by on wiedział, którą drogą Ty chcesz na pewno iść. Więc praca z kryształem jest bardzo intencjonalna i bez tej intencji trudno nam jest wejść w taką głębię z nim i zrozumieć jego prawdziwe przesłanie. Także na początek bardzo Ci polecam zagłębianie się w te intencje i dostrzeganie tych intencji w kryształe i postrzeganie go jako taki archetyp tego, na czym nam zależy. Ja wiem, że moje pytania są takie bardzo pragmatyczne, ale staram się też wcielić w rolę takiej osoby, która rzeczywiście chce zacząć. Ja też uważam, że ja zaczynam swoją przygodę z kryształami, bo noszę je, ale one też zostały trochę dobrane do mnie. I jakby ja pozwoliłam też tym kryształom po prostu zdobić moje ciało i w tym momencie jakoś tak wspierać mnie, ale nie przeszłam tego całego procesu właśnie programowania i też zrozumienia działania energii tego konkretnego kryształu. O, i teraz zrobię pytanie prywatne. Słuchaj, czy myślisz, że jeżeli noszę dany kryształ przy sobie od długiego czasu, to mogę nadal
od nowa go zaprogramować? Oczywiście. Właśnie po to... To tak zrobię. To będzie moja praca domowa. I właśnie oczyść go w tej przestrzeni serca z tej energii. Na początku będzie ci to wydawało oczywiście głupie, będzie się odzywało twoje ego, które będzie ci mówiło, to na pewno nie działa, gadasz tego nie widać, gadasz z kamieniem, gadasz z energią, ale jesteś tym, czym jest twoja świadomość i to, co sobie zwizualizujesz, to staje się twoją rzeczywistością i nasze myśli są pewną formą materii. Oczywiście niewidzialnej, ale mają pewną wibrację. I tak jak materia są energią, tylko trochę mniej skondensowaną. Natomiast one są obecne, skoro są obecne w twojej głowie. I kontakt z kryształem to jest właśnie taki pryzmat tego źródła, tych nieskończonych możliwości, ale też odbicie tego, że twoja wyobraźnia też jest nieskończenie szeroka i możesz wymyślić, co tylko chcesz. Więc ta krystaliczna budowa niech przypomni ci o tym, że tak jakbyś patrzyła w czarodziejską kulę, możesz dostrzec w niej wszystko. I twoim zadaniem jest obserwacja siebie, co ty odważysz się widzieć. Ponieważ praca z kryształem też doskonale wskazuje na blokady, które masz, które w sobie nosisz. I te blokady, gdy sobie je uświadomisz, mogą w tym kamieniu też zostać zaprogramowane, tak? Bo nagle oświeci cię i mówisz, wow, mam tu blokadę i potem ten kryształ może nieść tą energię, bo jakoś został skorelowany z tą blokadą. I wtedy właśnie niezwykle ważne jest oczyszczenie go w tej energii serca, w tej przestrzeni serca, która jest, którą widziałam na własne oczy, bo byłam w tym roku na warsztatach widzenia aury. Było to niesamowite doświadczenie. No jest to, stało się to moją nową pasją. I ta energia istnieje, ta energia jest, tylko trzeba wejść na te wysokie wibracje, by te wibracje wysokie dostrzegać. I tak właśnie jest w życiu, że dostrzegamy te wibracje, jakimi sami wibrujemy. I praca z kryształami właśnie pomaga nam widzieć więcej, pomaga nam dostrzegać te symbole, które do tej pory były niewidzialne. I w ogóle sama praca z duchowością, ze swoim duchem polega na tym, żeby otworzyć się na nowe przestrzenie, nieskończenie wielkie przestrzenie i mieć świadomość tego, że nic nie musi być w naszym życiu schematyczne. I jeżeli twierdzisz, że widziałaś już wszystko, to zamknij oczy, bo w twojej wyobraźni możesz zobaczyć jeszcze więcej. To ja wrócę do mojego praktycznego pytania, bo mówiłyśmy o intuicji i o tym, jak ważne jest, żeby wybierać intuicyjnie, ale mimo wszystko często mamy jakąś intencję, kiedy myślimy, że chcielibyśmy pracować z jakimś kryształem, który pomoże nam w takiej sferze i wierzę w to, że wtedy warto jest właśnie w internecie czy w książce poczytać sobie o tym, które kryształy są związane z tą energią, bo na przykład kupujemy czasem taki zestaw kryształów, na przykład na start, albo jakieś tam kryształy związane z jakąś sferą naszego życia, czyli nie wszystko jest w 100% intuicyjne, tylko też warto tę wiedzę zgłębiać i w ten sposób dobierać sobie te kryształy. Oczywiście, jeżeli twój umysł jest na tyle sfrustrowany i taki, wiesz, no nie mówię, że twój, ale no, każdy ma taki moment w swoim życiu, że czuje się przeciążony myślami i wtedy te myśli nie dają ci spokoju i mówią ci w głowie, musisz coś z tym zrobić. I wtedy trudno ci jest tak po prostu wybrać kryształ, bo ty chcesz proste rozwiązanie. Ty chcesz rozwiązanie fix, tak jakbyś lekarstwo chciała, prawda? Które atakuje wręcz twoją przestrzeń. Natomiast kryształ, to też jest bardzo ważne, że kryształ nie robi roboty za ciebie, a on jedynie jest twoim cichym nauczycielem, takim kierunkowskazem, który pozwala tobie się wykazać, który pozwala tobie odbyć tą drogę ku uzdrowieniu, nie ograniczając twojej wolnej woli. Nie wpływając na ciebie samoistnie. I to jest w nim piękne, że ty odczuwasz wolność, nie uzależniasz się od niego, że zostaje pamięć o nim w twojej głowie, ale gdy zaczynasz z nim pracować, rozumiesz, że to nie jest taka rzecz materialna, od której jesteś uzależniona. Tak jak na przykład mamy ubrania, mamy ciuchy, tak? I się do nich przywiązujemy, że bez nich bylibyśmy nikim. A te kryształy zostawiają taki odbicie w naszej duszy i tego się po prostu nie zapomina. A wracając do pytania, bo znowu odbiegam, zestawy kryształowe jak najbardziej są istotne właśnie wtedy, kiedy jesteśmy pogubieni, rozbiegani, nie za bardzo
chcielibyśmy odzyskać ten kontakt z intuicją, ale jeszcze nie wiemy jak, więc to jest jak najbardziej zrozumiałe. Ja też byłam w tym miejscu, też zupełnie nie wiedziałam, z czym to się je. Ja jestem wielką estetką, kocham podziwiać różne rzeczy i jak zobaczyłam masę tych różnych rodzajów kryształów, to dostałam po prostu obłędu. Więc trudno mi było też się odnaleźć w tym świecie, dlatego na początek właśnie w moim sklepie, który teraz pewnie akurat w tym momencie wystartował, bo nagrywam podcast wcześniej, tak. Cud by Kaja Wegewruszka, czyli Ciało, Umysł, Duch. I tam będą na początek trzy zestawy, jeden mniejszy i dwa większe. I do małego zestawu wybrałam takie kamienie, od których ja zaczynam moją podróż. I to jest różowy kwarc, czysty kwarc, cytryn i ametyst. I to są te cztery kryształy, które wydają mi się takie kluczowe na początku tej drogi i rozumienia kryształów. Mają też takie kolory bardzo optymistyczne, jakoś świetnie się dogrywają. I to będzie w małym zestawie. Natomiast tak bardzo szybko, co każdy z nich symbolizuje? Tak. Kwarc różowy symbolizuje właśnie tę miłość bezwarunkową. Kwarc krystaliczny, ten czysty, symbolizuje wyższą świadomość, czyli on w zasadzie jest takim idealnym kamieniem do programowania pozostałych kamieni. On jest takim strażnikiem innych kamieni i dlatego go dołączyłam do tego zestawu, żeby on był takim spoiwem, ponieważ to jest taka diwa, ten kamień, kwarc jest taka diwa, tylko on nie jest właśnie diwą, bo on pozwala się dzielić swoim światłem z innymi. Więc to jest taki, on tak rozświetla, ale dzieli się tym światłem. I to jest piękna, piękna metafora do tego, jakim trzeba być człowiekiem, żeby być szczęśliwym. Ametyst, no to jest praca z duchem, praca z tą intuicją, praca z trzecim okiem, z dostrzeganiem tego, co subtelne, tego, co niewidzialne, zbieraniem tych sygnałów od źródła, a cytryn no to jest powodzenie w sferze finansów, zadowolenie, radość, to jest ta słoneczna energia optymizmu i ten żółty kolor jest bardzo energetyzujący. Jeżeli brakuje ci słońca, a w Polsce dotyka nas ten problem dosyć często, to jest to idealny kamień, który właśnie to słońce ci przypomni i jakoś tak rozświetli twoją rzeczywistość w sferze, której na przykład potrzebujesz tego światła. Także to będzie taki zestaw numer jeden, gdzie będą te cztery kryształy, które wzajemnie będą się jakoś tam uzupełniały. W większych zestawach będą dwa rodzaje kwarcu i biała szałwia wraz z ziołami do okazania wnętrza, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście z czasem planuję poszerzyć ofertę, natomiast na dobry początek będzie to. A powiedz mi, będą też u Ciebie pojedyncze kryształy, które będzie można wybrać intuicyjnie? Jak najbardziej. Będą pojedyncze egzemplarze, ale to wszystko przyjdzie z czasem. Planuję też prowadzić olejki eteryczne, bo ich mocy też doświadczyłam i wpływają one niezwykle terapeutycznie na moją osobę. Zresztą nawet u mnie jest podcast z Asią Murzyńską właśnie o działaniu olejków. To są terapeutyczne olejki eteryczne, te najwyższej klasy, więc polecam. Mogę też podlinkować, bo super. To jest bardzo dla mnie interesujące. No muszę go odsłuchać, ja nigdy nie mam... Ale ty to wiesz. No ale wiesz, to jest coś takiego, że nawet jak coś wiesz, a usłyszysz to z ust drugiej osoby, to mówisz takie, no tak, tak, ona ma rację. Łączy się z tą informacją, jakby czujesz taki support. Na przykład fajnie jest spotykać ludzi, których znasz w przestrzeni internetowej, spotykać ich na żywo, mieć z nimi kontakt na żywo, bo wtedy czujesz takie wsparcie, że ten wszechświat wie, co robi, że ty jesteś w dobrym miejscu, że spotykasz, że ta energia, łączenie się z tą energią, to naprawdę to nie jest ściema. To powiedz, Kaja, gdzie ciebie można znaleźć? Bo pięknie opowiadasz i też dużo opowiadasz w swojej przestrzeni. Opowiadam o swojej przestrzeni głównie na Instagramie Kaja Wegewruszka i na swoim blogu Kaja Wegewruszka. I niedługo rusza podcast Apteka dla duszy, który będzie jeszcze więcej zdradzał na temat tego, jak pracować z własnym duchem. Jestem też astrologiem i niedługo planuję sesje indywidualne, które będą takim pełnowymiarowym seansem dla ducha, gdzie astrologia będzie łączyła się z aromaterapią, z kamieniami szlachetnymi, z masażem energią i różnymi innymi formami pracy z
energią i udrażnianiem tych przepływów, żeby te przepływy były, żeby tych blokad się pozbywać, rozpuszczać je i żeby coraz bardziej otwierać się na to nieograniczone pole miłości i dobrobytu, które ewidentnie jest wśród nas, a kryształy nam symbolizują tę krystaliczną przestrzeń. Też wiele osób może kojarzyć z naszych poprzednich rozmów, że robiłaś na zamówienie takie indywidualne, bardzo długie i piękne portrety astrologiczne. Nazywałaś to portrety astrologiczne czy to charakterologiczne? Charakterologiczne, astrologiczne. Tak, więc jakby mam wrażenie, że to będzie jeszcze większy wymiar tego, bo każdy będzie mógł po prostu z tobą porozmawiać, będziesz mogła poczuć tę osobę. Także mam nadzieję, że już niedługo będą one dostępne i jeżeli tak, to oczywiście też podlinkujemy. Ja tobie bardzo dziękuję, że po raz trzeci byłaś moim gościem i podzieliłaś się swoją niesamowitą wiedzą. Także wszystkiego dobrego ci czeka ja i odsyłam wszystkich do sklepu i bardzo ci kibicuję. Bardzo dziękuję, tobie też kibicuję i niech nasza Crystal Clear Aura będzie nową modą, która będzie trwała na wieki wieków. Pięknie powiedziane. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Tak jak zawsze przypominam, że mojego podcastu możecie wysłuchać na YouTubie, na Spotify oraz na iTunesie i mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli słuchacie mojego podcastu na iTunesie, czy też w aplikacji podcasty na Waszych iPhone'ach, czy komputerach, Macach. To będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi opinię. Tam możecie dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. I słuchajcie, ostatnio po jakimś czasie przeglądałam Wasze recenzje, które już zostawiliście i chciałam z całego serca Wam za nie podziękować. Zrobiło mi się niezmiernie miło i Wasze słowa naprawdę mnie uskrzydlają. Także bardzo Wam dziękuję i jeżeli jeszcze nie zostawiliście recenzji, to naprawdę Was do tego zachęcam, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś nam się podoba, to miło jest dzielić to z innymi, to pomaga polecać podcast, promować go i trafia on do szerszego grona odbiorców. Natomiast jeżeli słuchacie podcastu na Spotify, to tam możecie po prostu go zaobserwować i też pobierać oczywiście na swoje urządzenie. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube'a, to tam bardzo chętnie z Wami rozmawiam w komentarzach, wymieniamy się spostrzeżeniami i podobnie działa mój Instagram Karolina Sobańska Podcast, bo tam zawsze wrzucam informacje o tym, że pojawił się nowy odcinek i dyskutujemy, też zawsze staram się, tak, tutaj jest kluczowe słowo, staram się, zawsze się staram ripostować Wasze relacje, bo oznaczacie mnie, oznaczacie podcast i ja uwielbiam oglądać, gdzie Wy słuchacie podcastu, co wtedy robicie i oczywiście czytać o Waszych przemyśleniach na temat konkretnych odcinków. Podcasty ukazują się niezmiennie w każdy poniedziałek o godzinie 7, także na dobry początek tygodnia i słuchajcie, za tydzień to będzie podcast tuż przed świętami i jest to odcinek świąteczny, odcinek specjalny i tutaj zapowiadam, rok temu był to odcinek z moim bratem, tym razem moim gościem po raz kolejny będzie moja mama i sobie troszeczkę porozmawiamy w klimacie świątecznym, także taki bardziej osobisty, wyjątkowy, świąteczny, bożonarodzeniowy odcinek dla Was już za tydzień. Dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Oczywiście w opisie macie wszelkie linki i odnośniki również do sklepu Kai. Ja się z Wami żegnam i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!